No i uważam za zakończony sprzęt. Już więcej nad nim nie będę nic robił. Słuchajcie, tak to wyszło. Jak widać, jeszcze nie jest w obudowie. Tutaj jest głośniczek. Jak to wyszło, słuchajcie. Tak to wyszło. Może opiszemy tak. Bateria, akumulatory. I niestety tamten Alps silnie nadawał, bo był drutowy. Do czegoś takiego się nie nadaje. Ten jest akurat węglowy i też 10-obrotowy. Polski Telpod. Fakt, że nie 100 kilo ohmów, a 22 kilo ohmy. Musiałem tutaj troszeczkę zrobić, że tak powiem, tych rezystorów. Jeszcze muszę o tego jednego muszę wyciąć stąd. Tak, żeby tutaj dobrać te wszystkie, bo obok jest dostrojenie, nie? O 1 kHz w lewo, w prawo. Co poza tym, słuchajcie, cały odbiornik, tutaj jest zaekranowane filtry wejściowe, czyli po prostu musiałem zaekranować, bo było słychać procka. Co poza tym, oscylator jest zalany parafiną, żeby temperatura na niego nie wpływała podczas ładowania ewentualnego akumulatorów, bo tu reszta to się nie grzeje. Znaczy no się grzeje, no bo to co tu, tu jest stabilizatorek pod spodem, o tam pod spodem jest stabilizatorek, słuchajcie, i wzmacniacz, to jedynie co się nagrzewa. Wzmacniacz z bargrawem, tutaj są dwa scalaczki, jak widać. Drugi to jest od S-metra właśnie. Tam jest scalak od pośredniej i BFO. No i to praktycznie wszystko. No i co? Ostatnia synteza, tylko odczyt częstotliwości. Nie ma syntezy, w miarę stabilnie to pracuje, słuchajcie. No nie jest to DDS, ale przez godzinę czasu można słuchać jednego rozmówcy i się nie odstraja, nie? Varicap, napięcie na varicap idzie tylko 5 V ze stabilizatora. Pociągnąłem sobie o tutaj przez ten ławik od tego stabilizatora z syntezy, bo bym musiał przewód ciągnąć pod ten jeden stabilizator, który tutaj jest, a tu jest SMD, albo jest stabilizatorek wstawiłem 5 V, który, no nie, on ogarnia tutaj całe te radio, te dwa scalaki, ale po prostu do varicapu się bałem go tak mocno przeciążać, nie? Pobór całości, jak chodzi na maksa, to jest 108 mA, bo sprawdziłem. Bateria jest, to są akumulatory od laptopa. To są te płaskie, małe akumulatorki laptopowe. Lion, litowo-jonowe. 3700 bodajże pojemność, 12 V, 4 ogniwa, po 3,7, nie to więcej, 16 V, tak, bo go ładuję właśnie w ten sposób, że 16 V na niego daje. Dobrze mówię? 3,7 razy 4. 4 razy 4, 16, to trochę mniej. Ładowania jest 16 V, trzeba podać mu ładowanie 16 V, żeby go ładować. I to praktycznie tyle, no. Wstawię go zaraz w tą skrzynkę. Tak wyszła ta synteza. Znaczy synteza. I stoi to w miarę stabilnie, cały zakres wszedł. Miałem dorobić inne zakresy, ale nie na tej płycie. Po prostu zrobimy płytkę. Macie 3800, tam 89. Oczywiście jak skręcę tam to 308 stonie. A tutaj coś było. O 3510. Tak mi to weszło. Teraz możemy się dostroić. Jeszcze nie ma propagacji, słuchajcie.
Jeszcze jest wcześniej. Dobra, słuchajcie, ja nie przyciągam. To by był krótki taki już ostatni odcinek z Rodyjka. Johnny 80. Jeszcze zapomniałem o RFG-nie. Mamy RFG-nie. Możemy sobie wyciszyć trochę szumy. Jak ustawimy, to jest ekstra. Dobra, to by było tyle. Pozdrawiam.